a serce bije jedno, zniesiemy dom. Ludową rzecz słoneczną, niepodległą, wesoły marsz milionów krok uderza wspólnym rytmem. Budować świat, słoneczny świat. Nie. Teraz przyjdzie, niech Jaroniowa nie ruszy. Ja tam i tak wolę tego całego faksu nie ruszać. A, będę za 15 minut. Proszę, żeby moje dzieci pamiętały, że są wartości ważniejsze niż dobra materialne. Moja pozycja posła nakłada także na nie pewne obowiązki, które to do dzieciaków. Pojutrze przyjdzie transport krawatów. Zadzwońcie do hurtownika z Katowic, niech da połowę z góry. To, co za klipsy, zamieńcie zaraz na papier. Ha! Dawno mówiłam, uciekamy w walutę. Co? Halo? Józio? No, będziemy kupować. Ile? Czekaj. No? Jakieś 5,5. No to masz podnieść 5%. No tak, ale połowa dla mnie. No tak. Dobra. Niech się nauczyciel lepiej przykłada do moich wystąpień. W przemówieniu do rolników mi napisał, że chłopi to pasożyty i społeczeństwo do nich dopłaca. Szczęście, że zebranie było na parterze. Pewnie znowu pomylił teksty, stara pierdoła. I żadnych ataków na komunę. Nie. To nie. Tego nie. Szefowa jest? Ślepy jest? Nikogo nie ma. Napisane, że o 10:00? Napisane? Tak? To niech przyjdzie o 10:00. Myślałem, że o 9:00. To ja jeszcze raz przyjdę. A niech przyjdzie. To wolny kraj jest. Poseł potrzebuje paru nowych tekstów. Dziękuję bardzo. Proszę. Kampania się nasila. Ale to jest początek roku szkolnego, wie pani? Mnóstwo różnych... Pan ma zarządzać. Do roboty są inni. W końcu pan jest dyrektorem tej szkoły, prawda? PO dyrektora. Już od 3 lat. Pamiętamy, niech się pan nie niepokoi. Otóż, jeżeli chodzi o te teksty, to potrzeba mi paru na spotkania z kołami gospodyń wiejskich. Co my tu jeszcze mamy? A biznesmeni, to już pan wie? A, dla rolników, tak samo. Przemówienie do rolników napisałem tydzień temu. Tak, ale poseł zgubił. Napisze pan jeszcze raz. I potrzeba mi przemówienia na spotkania ogólne. Ja mam coś takiego, żeby się wszystkim podobał. Wszystkim naraz? Nie no, to się nie da. Albo małe podatki, albo duże, albo większe zasiłki, albo mniejsze. No, wie pani dyrektor. No przecież tu w ogóle nie trzeba pisać o podatkach. Ogólnie. W państwie prawa, o godnym życiu. Wie pan, no, coś takiego. Pani dyrektor, jeżeli ja... Ale się pan zabawiał, no.
A wie pani, kto to zrobił? Nasza policja. I to już nie pierwszy raz. Nasza policja? Konkretnie aspirant Kowalski. 3 razy. Uważa, że przeze mnie 2-krotnie powtarzał klasę. I teraz, co mnie spotka, to... Właśnie chciałem prosić, czy pan poseł jakoś by nie mógł... Pan myśli, że pan poseł tam w Warszawie nic nie robi, tylko siedzi z założonymi rękoma. Czy pamięta pan debatę o państwie prawa? Poseł bardzo surowo napiętnował wzrost przestępczości. Tak, sam pisałem. A co z Kowalskim? Pan wie, ja wiem. Kowalski to siostrzeniec komendanta. No to co, że siostrzeniec? To może mnie lać, kiedy chce? No oczywiście, że nie. Tylko w tym konkretnym przypadku, wie pan, posłowi byłoby bardzo niezręcznie. Komendant. Taki rodzinny człowiek. Tak. Rodzinny człowiek. Ja na widok najgorszego bandziora się nie boję, jak Kowalskiego zobaczę. A wie pan co? Tak sobie myślę. Komendant i tak jest ze starego układu. A ta korupcja w policji... Bardzo dobry temat w kampanii. No pewnie. Kowalski jeszcze 3 innych nauczycieli gania. Wie pan co? Niech pan w tym ogólnym przemówieniu napiętnuje korupcję w policji. Policji tak w ogóle? Nie, no dlaczego uciekać od konkretnych przykładów? No, ale czy to bezpieczne? Poseł ma immunitet. Ale komendant wie, że to ja piszę. Uczy pan o ślimaku, o siłaczce. A jak przyjdzie co do czego, to domy się dziury. Naprawdę, wstyd mi za pana. A, to wszystko ma być gotowe na wtorek. I niech pan pisze wyraźnie, bo potem Jaroniowa nie może przeczytać tych pana zawijasów. A ty, synu, wiedz, że dotarły do mnie niemiłe pogłoski, jakobyś z pewną starszą od siebie kobietą... To pod jakimi hasłami mamy prowadzić w tym roku kampanię, bo chyba nie przeciw komunie. Nie, no tak zupełnie przeciw komunie to nie można. A przeciw komu? W tym sęk autorytety się zużyły. Niech Jaroniowa biuro przygotuje, za chwilę ma tutaj przyjść jeden wyborca. Tak, tak. Trzeba by jakoś tak, no, po dobremu. Może... obiecać pieniądze? To już było. W 90. A ile obiecali, bo nie pamiętam? 100 milionów. Ale potem podnieśli na 300. No to może by coś tak o otwarciu na Europę. To już było w 71. Jaroniowa to ma pamięć. Masz strach. No. Pan poseł to był zawsze w czołówce przemian. Jak trzeba było rozkułaczać, to rozkułaczał, aż pierze leciały. Jak trzeba było sionistów gonić, to gonił. Drugą Polskę budował. Wojnie domowej zapobiegał. Tak, tak. Ale życiorys. A może by tak coś o Bogu? Nie. Zajęte. To o moralności. Stary jest. To można takie dyrdy małe głosić. Każdy chłop, jak wyrasta z tych rzeczy, to zaraz zaczyna moralizować. No taki stary to on znowu nie jest. To niech się do tego nie przyznaje. Chociaż do wyborów. Tak sobie myślę. To dobry pomysł, żeby tak coś o moralności. Czystość moralna. O, mam! Czystość moralna. No? Nie, nie, nie. To tak jakby coś o proszku do prania. Nie, to bardzo dobre hasło wyborcze. Czystość moralna. Jaroniowa, kiedy ostatnio byliście u proboszcza? A, w zeszłym tygodniu byłam.
Kwiaty zaniosł, co to pan poseł na imieniny dostał. A tak, 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 tak. To pójdziecie dzisiaj. Trzeba z nim porozmawiać, to tak delikatnie. Żeby znowu czegoś niemiłego o pośle Zambony nie powiedział. No. Czystość moralna. No to, co to za ważna sprawa? Moja Jaroniowo. Ach, bo to widzi ksiądz, wybory idą. Ano idą. A nie potrzeba czego na plebanii? Potrzeba. Potrzeba. Ale wracajcie do tematu Jaroniowa. No niby wiadomo, że ksiądz się do polityki nie miesza. Nawet jakbym się mieszał, to bym tego waszego i tak nie mógł poprzeć. No bójcie się Boga, Jaroniowa. Przecież on z 15 lat był w KW. Ale on teraz z całkiem innymi trzyma. I kto w to wierzy, to? Ja nie mówię, żeby go ksiądz popierał, ale żeby go chociaż z ambony nie wytykał. Ja? Przecież Jaroniowa wie, że ja o wyborach w ogóle nigdy nic nie mówię. Tak? A kto 4 lata temu całe kazanie o faryzeuszach wygłosił? Wszyscy wiedzieli, o kim mowa. Ależ Jaroniowa, przecież to było o moralności, nie o polityce. W dzień wyborów o moralności. A nie mógł ksiądz na przykład o synu marnotrawnym opowiedzieć? Ale wy mi tu Jaroniowa kazanie dyktujcie i mówcie jasno. Co byście chcieli? Pomóc jakoś. Słyszałam, że podobno dzwonnica się sypie. Aż dzwonnica, no rzeczywiście. Dzwonnica jest w fatalnym stanie. Ale jakim cudem dzwonnica? W końcu to zabytek? To może miasto mogłoby... A pan poseł bardzo czuły na los zabytku. Wierdziowa. Odkąd znowu do kościoła chodzicie, to przecież ja waszych spowiedzi słucham. Już ja wiem, na co ten wasz poseł jest czuły, a dzwonnicy zabytek to nie bardzo. Za 30 lat ma. Ach, proszę księdza, teraz to coraz młodsze zabytki robią. Byleby tylko ksiądz o tych faryzeuszach nie mówił. Może wtedy tak trochę skrzywdziłem człowieka. To teraz mu daruję. Ale na syna marnotrawnego nie licz się. Zresztą i tak by nikt nie uwierzył. Bardzo księdzu proboszczowi dziękuję. A najlepiej to niech ksiądz o pijaństwie mówi, bo to jednakowo każdego dotyczy. Słucham. Taka hurtownia to magnes dla złodziei. Okradną, podpalą. Zamordować mogą. Ale o co chodzi? Damy pani ochronę. $1000 miesięcznie. I spokój ze złodziejem. Ale przecież tutaj nie ma żadnych złodziei. Jacy my? My to my. A bez ochrony złodzieje zaraz się znajdą. Chce pani spróbować? Chwileczkę, zaraz. Nie ma pośpiechu. Do jutra pani się zastanowi i przygotuje pieniążki. Panie komendancie!
Cześć. Witam, witam panią uprzejmie. Proszę, proszę usiąść, o tutaj może. Dziękuję. Czym mogę służyć, szanowny pan? Ma pan bardzo miłego zastępcę, naprawdę. Uroczy chłopiec. Może kawy? Mamy bardzo dobrą kawę. Zarekwirowaliśmy ostatnio pół ciężarówki. Nie, dziękuję. Sama mam cały transport przeterminowany. Rozumiem. No nie nalegam, ale zawsze służę. Cieszę się, że znajduję w panu przyjaciela. Otóż miałam wczoraj wizytę pewnego mężczyzny. Wiem. Jerzy Rudzki. Lat 35. Hydraulik. Wyżej to od 6 rano. A nic o mnie o niego chodzi? Och, wobec tego przepraszam. Nie przerywam. No. Rudzki. Mężczyzna, o którym teraz mówię, zażądał ode mnie bardzo dużej sumy pieniędzy w zamian za, powiedzmy, opiekę. A, no, tak zwane zbójeckie wymuszenie. No właśnie. I z tym przychodzę do pana. Wie pani, ja nie mam pieniędzy. Pensja komendanta policji w takim małym miasteczku. Ale ja nie przychodzę prosić pana o pieniądze. Nie? To o co? Jak to o co? No, musi pan go aresztować. I to natychmiast. To skandal, takie wymuszenie w biały dzień. Ja zaraz go panu opiszę. Nie trzeba. Ja wiem, jak on wygląda. Jak to? Już pan rozpoczął śledztwo? Wiem, bo wiem. Ja znam kędziora od małego, to wiem, jak wygląda. A że kędzior jest człowiekiem garbusa, to nie wymaga specjalnego śledztwa. Aż to wspaniale! Niech pan ich obu aresztuje. Bez dowodu? Jak? Gdzie? Wydaje mi się, że dowody to powinna znaleźć policja. Policja. No co? Policja. Pani dyrektor ma rację, ale nie w tym przypadku. Garbus jest dla naszej komendy za mocny, żebyśmy szukali na niego dowodu. A o pomoc do województwa, to też. Możemy się zwrócić, jak będziemy mieli jakieś dowody. No to może by zaangażować do zbierania dowodów tajnych współpracowników. Oni mogliby przecież rozszyfrować. To nie ma co rozszyfrowywać. Kędzior wymusza, a garbus inkasuje. I tak było zawsze. A poza tym w naszym miasteczku jest tylko jeden tajniak. I to zaledwie na pół etatu. Na pół etatu? A co on robi na drugie pół? Ma budkę ruchu. On w ramach tego pół etatu to się zajmuje globalnym wywiadem białym. Co? No wie pani, no, śledzi gazety i raportuje o rozwiązanie parlamentu na Krymie. Sytuacja na Słowacji, ulewy w Niemczech. Wulkan na Jamajce. O. Amerykanin w Paryżu. Nie wiem, przecież jakaś bzdura. Jeżeli nie policja mi może pomóc, to kto? Wie pani, ma pani rację. UOP. Zaraz tu poproszę mojego zastępcy, szefa delegatury UOP-u. Pan mnie wzywał, komendacie? Panie dyrektor Rańko... Niestety, w tej sprawie nie będę mógł jednak pani pomóc. Ale skąd pan... Za mała skala przestępstwa. My włączymy się do sprawy, kiedy kwota wymuszenia jest 5 razy wyższa. Halo? Do pana. Halo? Tak? Tak. Tak, za kwadrans. Niestety, panie wybaczy. Sprawa wagi państwowej. Muszę założyć mundur. Za 15 minut. No nie wiem, czy poseł będzie zadowolony. Cieszę się, że znalazł pan chwilkę czasu, żeby zajrzeć do mnie. Zawsze jak ksiądz proboszcz wzywa, to
to ja natychmiast. Ależ nie wzywa, tylko prosi, mój syn. Prosi, ja mogę tylko prosić. Wedle rozkazu, prosić. No dobrze. A co tam słychać? W naszej policji walczycie z przestępczością, dbacie o porządek w mieście. No, jak najbardziej. Walczymy i mamy. To dobrze, to dobrze, bo trzeba panu wiedzieć, komendancie, że nasze miasto już niedługo przeżywać będzie wielki dzień. Wiem. Wybory parlamentarne. Niestety, z tym może być pewien kłopot. No, naród u nas ciemny, jeszcze gotów jest wybrać nie tego, kogo trzeba. A kogo trzeba, to jak Boga kocham, za przeproszeniem księdza proboszcza. Nie wiem. Zdajmy się na wyroki Boże i na wyborców. Już tych, pożal się Boże wyborców, to ksiądz i Jan najlepiej znamy. A policja pomóc by mogła. No i dopilnować. Tylko musimy mieć jakieś wskazówki. Ja żadnych wskazówek dawać nie mogę. I później zresztą pomówimy o tym jeszcze, ale teraz co innego miałem na myśli. Otóż w najbliższą niedzielę naszą parafię odwiedzi biskup. I dlatego chciałem omówić parę szczegółów. A, ma się rozumieć. W restauracji się zrobi remanent, to nie będzie pijaków, a wiechęciową zamkniemy na 48. To prostytucja też będziemy mieć z głowy. Ja wiem, że nasze miasteczko to ludzie pobożni i uczciwi. Tych parę zbłąkanych owieczek to tylko kropelka w oceanie. No właśnie. Będzie spokój. Obiecuję. To bardzo dobrze. Ale i trochę niedobrze. Bo może nam się tylko wydaje, że tak spokojnie. Może my, ślepi i głusi, jesteśmy na prawdziwe niebezpieczeństwa. Na wrogów kościoła, na przykład. U nas? Nie ma wrogów kościoła. Jak to jest, że wszędzie są, a u nas nie ma? Może są? To tylko ukryci. Ja nie znam się na tropieniu, to sprawa naszej dzielnej policji. Jako, można powiedzieć, obywatel do pana zwracam się, komendancie, o pomoc. Żeby nam ktoś mądrzejszy nie zarzucił gnuśności. Gnuśności? Rozumiem. Zajmę się tym. No właśnie. Przecież wspomniałbym, kto wykazał czujność, a taki głos nie przechodzi bez echa, komendancie. Ksiądz proboszcz zawsze może na mnie liczyć. No, a przy okazji to ja przyniosłem księdzu ostatnie mandaty. Ci moi ludzie to wyjątkowe matowy. O, 120 w terenie zadudanych. 7. Słowo daję, wyrzucę szefa drogówki na pysk. Jakby można tak z człowiekiem, nie można, zawieźcie go na trochę. Na pewno się poprawi. Tak jest. Pan profesor, widzę, znowu papier psuje. Lasów coraz mniej, ale profesora to nie obchodzi. Ta dyrektorka od posła, co na ciebie chciała? O problemy szkoły pytała. I tak jest tam, jak zwykle. Zwykle to znam każde słowo. Ale teraz coś mi się popsuło. No jasna cholera. Co za cymbał ruszał te książki? Czy wy wiecie, ile to kosztuje? Proszę? A może chcecie odpowiadać za zniszczenie sprzętu państwowego? Ja nie wiedziałem, że... Nie wiedzieliście? To ciekawe, czemu ruszaliście te książki, jak nie wiedzieliście, że tam jest schowany mikrofon? Proszę pana, to jest biblioteka. Musieliście się nieźle naszukać. I to ciekawe, po co? A może ma pan coś do ukrycia? Kto? Ja? Do ukrycia. Thank you.
Komenda będąca karykaturą organów porządku. Rozwydrzeni młodzi funkcjonariusze. Bandyckie popisy. Kiedyś pan mnie uczy, a teraz moje dziecko. Dobra, więc ja spłacę ten stary dług i będę milczał przez 24 godziny. Pan ucieka. Ale gdzie? Ja nawet wolę nie wiedzieć gdzie. No w Bieszczady albo gdzieś Kieleckie. Kieleckie. A dlaczego ja mam w Kieleckie? Jak aspirant Kowalski pana dorwie, to zakatuje. O Boże. Ale jest jeszcze jedno wyjście. Tylko, że ryzykuję strasznie dla pana. No, ale niech tam. No, posła przecież pan zna. Trzeba być kompletnym debilem, kędzior. Żeby pójść po haracz do biura poselskiego. A skąd ja mogłem wiedzieć? Hurtownia było napisane takimi wołami. Szef, ja biuro poselskie maczki, no. A szef wie, że ja jestem Krutkowicz, a jeszcze w tych ciemnych okularach to w ogóle. I co ja mam z tobą zrobić? Szefie, no ale co? No, co się właściwie stało? Zapłacą przecież, nie? Myślisz? Bezwzględnie. Jak w pecierzu zapłacą. No, no. Jakby i poseł nam płacił. Jest kędzior? Ty może i nie jesteś taki głupi. Gdzie żeś był? Co się było? Nic nie było słychać, co? Tam, gdzie byłem, nie ma twoich mikrofonów. Znaczy u proboszcza. Mikrofony to tam są. Tylko kazali mi wyłączyć. No i co tam księżula gryzie? Znowu mandaty? No, nie pozwalaj sobie. Trochę więcej szacunku dla osoby duchownej. Spokojnie. Jak ja tu jestem, to mikrofon jest wyłączony. Chyba, że ta. Biskup przyjeżdża. No to co? Kiedyś to było wydarzenie. Ludzi się posyłało na kazania, załatwiało się pozwolenia na procesję, a samochód biskupa poddawał się gruntownej kontroli drogowej. A teraz? Smutek tropików. No zero roboty. A właśnie, zero roboty. Tak, tak dalej pójdzie, to nas wypieprzą za brak wyniku. Znaczy, że musimy coś ważnego wykryć z okazji biskupa, tak? Ale garbusa nie możemy ruszyć. Bo nam radiowóz kupił. Wiecheciowa. Puszcza się za pieniądze. Ale no, dla nas jest też, powiedzmy, użyteczna. Więc jej nie ruszamy. Nie? To znaczy ruszamy, ale nie w sensie operacyjnym. Aha. Nawet drogówka, gdyby nie proboszcz, też nie miałaby co robić. A, nawiasem mówiąc, muszę zawiesić szefa drogówki za antyklerykalizm. To co nam zostaje? Nic. Jakiś obszymur, co na skrobie hasło. Ty. A co byś powiedział na posła? Ba, posła. Tego posła? A co byś zrobił? Ja bym ci powiedział, że nauczyciel mu się poskarżył na tego twojego bratanka. I poseł rozpoczyna kampanię przeciwko korupcji w policji. Tak w ogóle. Tak w szczególe, przeciwko nam. O, swołocz. Masz coś na niego? Na jakim cudem? Jak on ciągle siedzi w Warszawie. Ale profesorek jest już mój. No. Dobra. Proszę, panie profesorze, śmiało. Panie Antoni, nie chciałbym przeszkadzać. Ale żadne przeszkadzanie, profesorze, proszę. Niech pan się. Proszę. Tam będzie wygodnie. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Szampana, cygaretkę? O nie, 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 nie. A ja też szampana piję tylko ze względu na ludzi, ale dla pana profesora coś lepszego. A, chwileczkę.
No, panie profesorze, za miłe spotkanie po latach. Proszę bardzo. Dziękuję. I żadnego pana Antoniego. Dla pana profesora do śmierci jestem Antek. Mój Boże, najlepszy uczeń. Panie Antoni. Antek. Antek. Matematyk do tej pory cię wspomina. A ty nawet na studia nie poszedłeś. No wiem, panie profesorze. Najpierw nie było mnie stać, a potem już mogłem za dużo stracić. Nie, ja przecież nic nie mówię. Widzisz, Antek, ja z kłopotem przyszedłem. Ktoś mi poradził, że ty masz te stosunki. Panie profesorze, ja zawsze mówiłem, że w tym miasteczku jest dwóch mądrych ludzi. Pan profesor i ja. No, tylko, że pan profesor, przepraszam bardzo, jest niepraktyczny. No, więc jak pan profesor ma kłopot, to kto ma panu pomóc? Aż mi wstyd mówić. Ale śmiało. Widzisz, policja mnie prześladuje. Konkretnie aspirant Kowalski. Siostrzeniec komendanta. No właśnie, trzy razy mnie już pobił. O. Ten szczyl pana profesora? A teraz mnie jeszcze nachodzą, żebym donosił na posła. To jest nie do zniesienia. Antoś, przecież ja nie mogę być donosicielem. Nie. Donosić nie wolno. Homerda. Ale żeby taki szczyl pana profesora... Nie no, za daleko ta demokracja poszła. Toż to normalna anarchia. Anarchia jest groźna dla wszystkich organizacji. Jak tak dalej pójdzie, to kędzior mi w mafii Solidarność założy. To myślisz, Antoś, że mógłbyś coś z tym Kowalskim? Coś? Już go nie ma, panie profesor. Komenda straciła moje zaufanie. Ten z głosu to nawet ładnie napisał. Takie pytanie zadawał, że już myślałam, że nic dobrego z tego nie wyjdzie. O, Jeroniowa, jak dziecko gada. A co wziął? Pięknie. Ale jak mu posłałam 10 kilo kawy na spróbowanie, nie odeszło. 10 kilo? A za to proszę. Poseł znany z Kratowicy. Inicjator wielu projektów. Aha. Jeroniowa, a z proboszczem naszym stanowo? Dzwonnica. To świetnie. Z miejskiego pójdzie. Trzeba zadzwonić do Wydziału Kultury, żeby zaraz zaczęli. Rusztowanie muszą postawić. W niedzielę przyjeżdża biskup, zapyta skąd pieniądze. Proboszcz będzie musiał powiedzieć. Żeby tylko nie zapomniał, bo to do wyborów daleko. A Jaroniowa, i to wy, taka religijna kobieta. Religia religią, a człowiek człowiekiem. Powiem im, żeby postawili rusztowanie, ale żeby zdjęli dopiero po wyborach. Witam. Dzielną policję. Melduję, że mamy, księże proboszcz. Tak? Wspaniale. Wiedziałem, że można na panów liczyć. Brawo. A kto to? No tak, kawał pracy, to jestem pod wrażeniem. Staraliśmy się specjalnie, księże proboszcz. Nie wątpię, ale poseł wrogiem? No cóż, panowie,
Nie, to się nie da zrobić. Jak to? Przecież tu są dowody. Może tu i ówdzie trochę naciągnięte, ale zawsze. Poseł załatwił remont dzwonnicy. Bardzo kosztowny remont. Tak postępuje wół kościoła. A skoro ja tę pomoc przyjąłem, czy mówię jasno, panowie? Koczewski. Najzupełniej jasno. No trzeba znaleźć innego. Ale gdzie my teraz innego? Przecież już czasu mało. A woli mnie pan komendant postawić w niezręcznej sytuacji? Zresztą czasu jest więcej, bo biskup przełożył wizytę na powybach. Pan komendant się źle wyraził. Oczywiście, że znajdziemy. Nie ma problemu. A to zniszczymy, zapomnimy i posprawimy. Cieszę się, że mogę na panu polegać, panie Kosowski. Znajdźcie. A teczka niech już u mnie zostanie. To po co niszczyć tyle ciężkiej pracy? To... Kochani, nie buntujcie się. Trzeba pomóc ojcu. W naszej polityce wiele jest przykładów takich rodzinnych karier. O, za nieboszczki komuny to było ich na pęczki, można powiedzieć. A i teraz nie są rzadkością. No i bardzo dobrze, bo to jest mądrość przekazywana z pokolenia na pokolenie. Z ojca na syna, albo na córkę. A z teścia na zięcia? A z teścia... Nie. To jest co innego, ale też są przykłady. O, nasz docent, to jakby już magistra zrobił. Magistra? Przecież on ani jednego egzaminu nie zda bez protekcji ojca. No właśnie, o tym mówię. Do Łąbecki. Mam tu dla was wiadomości od tatusia. Albo moje dzieci będą we wszystkim słuchać pani dyrektor Rańko, albo zakręcę kranik z forsą. Nie, no tego to nam ojciec nie może zrobić. Może. Nasz kochany tatuś. Na czym ma polegać nasza rola? Będziecie obsługiwać biuro poselskie do dnia wyborów. Na Jaroniowa, nie może? A właśnie! A ja bym nie mogła? Jaroniowa. Jaroniowa zajmuje się hurtownią. A na czym polega działalność biura? No zawsze myślałam, że to tylko hurtownia. Biuro. Tutaj przychodzą ludzie ze swoimi problemami, żeby pan poseł im pomógł. I pomaga. Ojcie. Oczywiście. Trzeba przekonywać wyborców, że poseł robi dla nich absolutnie wszystko. Czy nasz ojciec kiedykolwiek, cokolwiek dla kogoś zrobił? O, to już panienka za przeproszeniem niesprawiedliwa. Ja sama pamiętam jak w 53... Nie, to... Jaroniowa. Więc tutaj macie kasety wideo z nagranym przemówieniem o państwie prawa. Tutaj są stenogramy, a na regale korespondencja poselska. Ale korespondencję pokazywać tylko z daleka. Dlaczego? No bo to jest handlowa korespondencja, ale w kopertach poselskich, bo teraz poczta nie kosztuje... Jaroniowa! Niech Jaroniowa idzie na nieszpory. No więc wyobraźmy sobie, że do biura przychodzi baba ze skargą, że ją bije mąż pijak. To proste. Musimy ją przekonać, że to państwo prawa, którym tak tęskni nasz szanowny papa, odzwyczai jej męża od gorzału i sprawi, że teraz to ona będzie mu spuszczać lanie. Aha. To znaczy, że jeśli ktoś został wyrzucony z mieszkania, bo nie płacił czynszu, to w państwie prawa otrzyma mieszkanie z powrotem plus niezapłacony czynsz razem z odsetkami. Właśnie. W trudniejszych przypadkach poprosicie Jaroniową o pomoc. Czyżby jakieś wyniki śledztwa? Niestety. Z tym komendantem śledztwo nigdy nie da wyników. Też mi się tak zdaje, tylko nie znam powodów. Tu są powody. Chwileczkę... Chciałem prosić, żeby pani nie zapomniała kiedyś, kto to przyniósł. Po prostu. Jeżeli w tej teczce jest dosyć, to może pan być spokojny. I już może pani zwoływać konferencję prasową. Starczy dla wszystkich. A co z mafią?
No niestety na garbusa to jestem za cienki bolek. A na którego garbusa? Na tego, co ma willę przy Alei Wojka Polskiego? Ta. Zna go pani? A co ma mnie znać? To małe miasteczko. Widziałeś to? Nie są również tajemnicą związki obecnego komendanta ze zorganizowaną przestępczością. No nie, no przecież... W głosie też na pierwszej stronie. Komendant chrzestny, nieźle cię dołożyli. A z gazety to ten sam napisał, co po pijanemu samochodem do knajpy wjechał. O, załatwiliśmy mu wszystko, a tu ma wdzięczność ludzką. A już wtedy narzekał, że drogo. A remont knajpy ile kosztował? O cholera. Kurde. W słowie też się dołożyli. Czerwony komendant. Słowo też? Niedobrze. Trzeba oświadczenie jakieś wydać, czy co? Jeszcze te wybory. Dobrze, cholera, że komendant nie jest obieralny. No, to się jeszcze okaże. Ale jakie oświadczenie? Za potwarz i kalumnie. No. I wyciągnij coś z teczek na tych pismaku. Trzeba napisać, że pijaki, sługucy komuny i tak dalej. Masz coś na nim, nie? Ja na każdego mam. Ale ty się nie łudź, że to coś pomoże. Antoś! Do jasnej cholery! Co takiego, jak ci powiem, co takiego, to ci zaraz ten gnat w kieszeni wypali i z dziurawą dupą będziesz latał. Tak, no nie widzieliśmy się, ciocia, takie słowa, no. Nie widzieliśmy się, bo nie było i po co, to się nie widzieliśmy. Ale teraz, jak ja się dowiedziałam, że mój własny chrzestny syn od posła pieniądze wyłudza, to się o mało co na miejscu ze wstydu nie spaliłam. A co ciocia ma do tego posła? Jak to co? Ja tam pracuję, idioto! Kurczę. Żeby własnej matce chrzestnej taki wstyd zrobić. Niech ciocia nie płacze, no. To się wszystko odkręci, że ja do tego posła nic nie mam, no. No bo się głupi. W Ameryce to każdy jeden przyzwoity gangster sobie posła kupuje. Albo senatora, albo nawet kilku. A ty głupi od niego chciałeś brać? A po co kupuje? No nie wiem, ale jakby się nie opłacało, to by nie kupowali. Niby rację. A ile taki poseł kosztuje? No nie wiem. Poseł jest pierwszego gatunku. Centrowy, znany. Ale krajowy. Żeby mi ciocia do rachunku cła nie doliczyła. O ja to siadzę. Do wójta z tym nie pójdziemy. A wiesz, ile wy byście razem mogli zdziałać? Masz tutaj specjalnie dla ciebie upiekłam. O, ze śliwkami. Szanujące. Szargające powagę urzędu komendanta oszczerstwa. A ty tu po co, kędzio? W prasie centralnej i lokalnej. Garbus się pyta, jak się czuje aspirant Kowalski. Ciężarówka do nauki jazdy go przejechała. To jak się ma czuć? Może za pół roku wyjdzie ze szpitala. Garbus mówi, że Kowalski podniósł rękę na naukę, to dlatego nauka mu oddała. No kurczę, nie mogliście przyjść i powiedzieć? Musieliście zaraz z ciężarówką? A na remont komendy to ile ty właściwie masz rocznie?
Nic nie mam. A bo co? A bo myślę sobie tak, gdyby chuligani wybijali ci szyby co dwa dni, to miał być problem, nie? U nas nie ma chuli. Kędziora, co ty gadasz? Nie chcesz mieć problemów, to musisz płacić za ochronę. Czyś ty zwariował? Na policję przychodzić z czymś takim? Zaraz zadzwonię do Garbusa, to ci się odechce ten głupot. Garbus powiedział, że jak się będziesz stawiał, to sam do ciebie zadzwonię. Ale Kędzio, przecież to absurd. Gangsterzy nie mogą ściągać okupu od policji. Przecież... To niemożliwe. Niemożliwe. A dlaczego? No wiesz, Kędzio, jak to dlaczego? Gangsterzy boją się policji. Wiem. Uciekają. Dajcie tu Kosowskiego. On ci to lepiej wytłumaczy. Co? Wziął dzień na dziecko? Kiedy? 5 minut temu. Cwania. Ty naprawdę myślisz, że Garbus będzie przed tobą uciekał? Nie. Ja to tak ogólnie mówię. $500 jutro o 12. Płacisz? Czy mam powiedzieć Garbusowi, że się stajesz? $500? Nie, nic nie mów Garbusowi. Ty, to nie zostanie między nami. Nic się nie mów. My jesteśmy bardzo poważna instytucja. U nas się nie robi konferencji prasowych. Dla Jaroniowej. Znowu czystą, czy do Laćkoli? Czysta, czysta, nie zacęta, jeba głowa nie będzie bolała. I sobie też, bo wstyd patrzeć, że jak dziecko pije. No, staremu znowu chyba się uda, nie? Poza głosuje, żeby było w Polsce lepiej. Głupi ten naród. Tak jest. Napijemy się Jaroniowa jak facet z facetem. Świętujcie, świętujcie. A panienka Funia to nikt nie będzie znowuż taka dziewica wrańska. Co? Rzeźnią się brzydzimy, ale szyneczką to już nie? No docent. Jak facet z facetem? No. Jeżeli chodzi o ustawy względem policji, wojska, korupcji. Daj pyska. Też popuka w rytmie cza-cza, miłości szuka w rytmie cza-cza. Pocałuj miły w rytmie cza-cza, już nie mam siły za to. A to czego ryczy? Wiesz co? Nie lej jej więcej. Nam nalej. Ja nie przez wódkę płaczę, pani Jaroniowa. Nienawidzę ojca. Ale nie mam siły, żeby to rzucić. O, dzieci, dzieci, z wami to by się nie dało elektryfikacji zrobić. Docent, za wygraną, tatuśka. A co? Jeszcze nie wygrał? Jak dyrektorka zadzwoni, że wygrał, to, to wtedy. Znalazł się facet. A ty, Funka, przestań się marzyć. Ja ci to wszystko wytłumaczę. No. Są ludzie dobrze na świecie, są. Ja sama znałam jednego, no, może dwóch, a ty? No widzisz, reszta, jak twój ojciec albo ty, ja, no nie mówię o nim, bo to wyjątkowe ścierwo. No ale poseł, to powinien być ktoś najlepszy, najszlachetniejszy, najuczciwszy. A kto by to wytrzymał, Funka? Zaraz by mu życie zatruli. Donosy, anonimy, kontrole. Poseł musi być taki jak wszyscy.
tylko sprytniejszy. Jaroniowa, ja wiem, że wy z dobrego serca, ale to, co mówicie, to dopiero jest straszne. No. Może i trochę straszne. Ale jak wygramy, będzie lepiej, zobaczysz. A jaki tam Jaroniowa ma na to wpływ? Ja? Tyle lat uczciwej pracy ma. Wykopali jak psa. Odwołanie. Sami się powinni odwołać, dupki jedne. No to zrobić, na każdego przychodzi pora. Że harował, poświęcał się, służył uczciwie. No, z tą uczciwą służbą to trochę... Inni kradli więcej. A już ty to w ogóle powinieneś siedzieć cicho. Nie denerwuj się. Będziemy korzystać z twojego bogatego doświadczenia. No pewnie. Tak jesteś pewny, że cię mianują? No, teraz jest moda na bezpartyjnych fachowców. Bezpartyjny fachowiec? Ty? No, ale to ciebie zwolnili, a nie mnie. Bo teraz nie jest sezon na ludzi uczciwych. Przestań mi tak wyjeżdżać z tą swoją uczciwością. Ciekawe, skąd byś wziął willę i takie konto. A hasło dla konta też jest wymyśliło. Ty? Cicho! No, skąd znasz hasło? Skąd znam, to znam. A ty się tak nie martw. Teraz nominacje policji nie zapadają tak szybko. Szeroko możesz posiedzieć na tym stołku. Myślisz? No faktycznie. Jak będą szukać kogoś o czystych rękach, to może długo potrwa. I tu? Nie, tego nie możemy dać. Tu jest kantor Józia. O, o. A Józio to nasz człowiek. Dobrze, tutaj nie. O, dobrze będzie? O. Czekaj, czekaj, Antoś. Lepiej dotąd. O, widzisz, tak? To ci się później nie będzie myliło. Tak, nie. Na to możemy się zgodzić. O. No dobra, niech będzie. O. O. No. No to co, wszystkie problemy załatwione, Antoś? Dla mnie może być. No to ja robię, a teraz już można zawołać profesora. Tak jest. Profesorze, poseł potrzebuje listów z podziękowaniami, poza tym dwa wywiady, przemówienia. Pan profesor, kochany, niech pan siada. Bardzo dziękuję. Szkoła jest na moim terenie, więc pan profesor jest mój. Oczywiście może pisać przemówienia, ale już nie za darmo. Przepraszam, Antoś, jak myślisz, ile powinienem od pani dyrektor za to przemówienie? Pan profesor? A co panu do moich rozliczeń? Kto się panem opiekuje, jak matka rodzona? Przepraszam, ale ja pomyślałem, że... Może już lepiej pójdę pisać, Antek, tak? Proszę, proszę. Kędzio. Nominacja, komendancie. Wprowadzamy w życie program Czystość Moralna. Na posterunek. Tak jest, szefie. To ja tu jeszcze posprzątam. Wziące rąk, miłone rąk, serce.